Dziesiątki zniczy płoną na grobach zasłużonych dla miasta Suwalczan. W przeddzień Dnia Wszystkich Świętych mieszkańcy zapalają znicze m.in. na nagrobkach Józefa Gajewskiego i Grzegorza Wołągiewicza, prezydentów miasta, oraz księży Jerzego Zawadzkiego i Kazimierza Hammerschmidta. Podkreślają również, że pamiętają o grobach żołnierzy, którzy zginęli walcząc o naszą wolność, oraz o grobach zapomnianych, gdzie nikt jeszcze nie zapalił świeczki. Jesteśmy im to winni, mówią. Chciałabym uczcić pamięć tych ludzi. Zasłużonych Suwalczyn, oczywiście w ogóle prezydent Gajewski, to jest w ogóle numer jeden. Człowiek, który zdecydowanie zasłużył dla Suwałki na pamięć, na pewno poprzedni prezydent. No więc tych, którzy ostatnio odeszli, obydwaj prezydenci, ksiądz Hammerschmidt to chyba pierwsze miejsce, to najbardziej w moim odczuciu godna osoba. Przede wszystkim nasz prezydent Gajewski, jeden, drugi. Naszych żołnierzy, nieprawda, wezwolenie Suwałki i tak dalej. Gdzie grób jest taki opuszczony, co w ogóle nikt się nie pokazuje, nikt od lat już też symbolicznie trzeba zapalić przynajmniej. Prezydentów, księży, znajomych, wszystkich, którzy byli bliscy.